Duda chętnie mówi o swojej walce z komunizmem. Jednak w przeszłości przewodniczącego Solidarności można znaleźć bardzo zaskakujące informacje. Dziennik Fakt dotarł do interesujących dokumentów, które mogą wpłynąć na wizerunek popularnego działacza. Duda chętnie mówi o swoich zasługach w walce z komunizmem. Obecny szef Solidarności wielokrotnie wspominał o tym, że podczas stanu wojennego służył w czerwonych beretach jako spadochroniarz i saper. W przeszłości wygwizdał również oddział ZOMO, co spowodowało, jak twierdził działacz, zabranie mu odznaki wzorowego żołnierza. Dziennik Fakt dotarł do dokumentów, które podają w wątpliwość dotychczasowe informacje na temat odznak otrzymanych przez Piotra Dudę. Gazeta przekazała ważne informacje na temat kart ewidencyjnych ze służby wojskowej obecnego szefa Solidarności. Zawierają one zaskakujące informacje na temat politycznej przeszłości obecnego szefa Solidarności. Dziennik Fakt dotarł do zaskakujących dokumentów związanych z przeszłością szefa Solidarności. Za co Piotr Duda otrzymywał swoje odznaki znak zapytania. Dziennik Fakt postanowił zbadać temat odznak działacza Solidarności Piotra Dudy. Akta służb, do których dotarli dziennikarze, nie potwierdziły informacji o tym, że jakakolwiek odznaka została mu odebrana. W dokumentach można przeczytać za to o innych odznakach, które Piotr Duda otrzymał w czasach komunizmu. Były to m.in. srebrna i brązowa odznaka wzorowego żołnierza. Duda otrzymał je za osiąganie imponujących wyników w służbie, szkoleniu, pracy oraz umacnianiu gotowości bojowej. Działacz tłumaczy, że tego rodzaju odznaki były automatycznie przyznawane z okazji Święta Wojska Polskiego. Wątpliwości budzi również srebrna odznaka, która została przyznana za półroczną misję w Syrii. Piotr Duda przyznaje, że był tam saperem. Jednak pojawiają się głosy, które dyskredytują szefa Solidarności. Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski twierdzi, że na misje zagraniczne, które były opłacane w dolarach, wysyłane były wyłącznie osoby wierne systemowi. Piotr Duda w ogniu krytyki. Obecny szef Solidarności stał po drugiej stronie barykady. Ostatnie doniesienia na temat zaskakującej przeszłości Piotra Dudy nie są nowością. O przeszłości obecnego szefa Solidarności było już głośno kilka tygodni temu, kiedy Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych kontrowersyjną grafikę i zasugerował, że Piotr Duda należał do ZOMO. Wiele osób ma za złe, że obecny szef NSZZ Solidarność w stanie wojennym stał po drugiej stronie barykady.